Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jak co roku jesteśmy po choinkę na farmie. Niestety tym razem okazało się, że wiele farm w pobliżu Toronto już jest zamkniętych, więc jesteśmy daleko, daleko. Nasza choinka będzie bardzo z prowincji po prostu. Prowincjonalna choinka z okolic Kitchener. Także zapraszam, miejmy nadzieję, że uda nam się znaleźć ładne drzewko i polecam wszystkim samemu ściąć drzewko, bo no w końcu są to drzewka uprawne, niczego tutaj nie psujemy w przyrodzie, a wręcz przeciwnie, te plastikowe o wiele gorzej wpływają na środowisko, no bo później trzeba przecież coś z nimi zrobić, z tym plastikiem, bardzo mało jest recyklingowane i tak dalej, i tak dalej. Także tylko drzewka naturalne. Drzewka naturalne. Jeśli ktoś mówi, że choinka naturalna jest szkodliwa dla środowiska, choinka uprawna, no to nie wiem, no niech nie je ziemniaków, bo ziemniaki też w ten sam sposób szkodzą dla środowiska. Wręcz przeciwnie. Choinki pomagają powietrzu, pomagają nam wszystkim, więc wesołych świąt, zapraszamy na śniadanie choinki. Mam nadzieję, że nie ma w niej wiewiórki.